Stević mierzy 205 cm wzrostu i gra na pozycji silnego skrzydłowego lub środkowego. Karierę rozpoczął w 2000 roku, reprezentując Żeleznik Belgrad. W polskiej lidze nie jest anonimowy. W sezonie 2007-2008 występował w barwach Śląska Wrocław, a następnie w Anwilu Włocławek. Przeszedł do Trwany z Wezdy, gdzie dwa lata grał. Doświadczenie z europejskich pucharów, później Liga Niemiecka, Oldenburg, także europejskie puchary, Eurocup. Następnie miał krótki epizod w Bilbao, nawet zagrał jakieś tam jeden czy dwa mecze w Eurolidze. Ściągnięcie Serba do Zielonej Góry to nie tylko efekt znajomości bałkańskiego rynku przez trenera Michajlo Uwalina. Włodarze sportowej spółki akcyjnej Grono o podpisaniu kontraktu z Oliverem Steviczem myśleli już w poprzednim sezonie. Teraz nowi gracze z Telmetu, Hozley i Stevicz, muszą nadrobić zaległości w przygotowaniach do rozgrywek 2012-2013. Spróbujemy pomóc im, aby w kilka dni dołączyli do drużyny i nadrobili to, co wypracowaliśmy przez 2,5 tygodnia. To z pewnością będzie trudny okres. Podczas gdy Stelmet rośnie w siłę, drużynę i Zieloną Górę opuści Rafał Rajewicz, który został wypożyczony do Kotwicy Kołobrzeg. Przypomnijmy, podobna sytuacja miała miejsce w lutym 2011 roku, kiedy to wychowanek Chrobrego Głogów trafił do Siarki Tarnobrzeg. Poprzednie wypożyczenie pokazało, że minuty, na które mogli żyć w Siarce Tarnobrzeg, mocno wpłynęły na rozwój Rafała Rajewicza jako zawodnika. Myślę, że podobnie będzie w tym przypadku. Wracając do Olivera Stevicza, Serb do Winnego Grodu zawita już jutro, a kolejny zawodnik do ekipy Stelmetu dołączy najprawdopodobniej na początku przyszłego tygodnia.